Trwa ekoedukacja na najwyższym poziomie. KPWK po raz kolejny udowadnia, że punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to nie tylko miejsce, do którego można oddać odpady, to także miejsce spotkań i lekcji dla młodzieży. Trwa olimpiada przyrodnicza, która z roku na rok nabiera rozpędu i zachęca do edukacji ekologicznej. Kolejne klasy i szkoły, już nie tylko z terenu gminy Krosno-Odrzańskie. Do udziału w olimpiadzie zaprosiliśmy również wszystkie piąte klasy ze szkół powiatowych, które obsługiwane są przez Międzygminny Związek Odra Nysa Bóbr. Także współpracujemy w tym roku również ze związkiem, dlatego ta olimpiada jest bardziej rozbudowana. Uczniowie klas piątych biorą udział w trzech konkurencjach – sprawnościowej, grze terenowej oraz quizach i testach. Przyswajanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz postępowania z odpadami – to cel olimpiady. Jest o co walczyć, bo na prawdziwych ekoekspertów czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkie te działania są punktowane. Na końcu robimy tabelę wyników, ranking i najlepsze klasy na początku 2025 roku pojadą na wycieczki edukacyjne. Gdzie, to może jeszcze tajemnica, będziemy to na pewno ogłaszać w trakcie dużego podsumowania całej imprezy, które będzie miało miejsce 6 grudnia w trakcie ekowarsztatów muzycznych. Olimpiada przyrodnicza potrwa przez najbliższe kilka tygodni, edukując ponad 300 uczniów. Olimpiada odbywa się dzięki m.in. dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.